Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o tym, dlaczego rytm mszy świętej koniecznie potrzebuje licznych oznak czci wobec Najświętszego Sakramentu. Zapraszam. Dzisiaj będziemy mówili o rzeczach, które być może wielu wydadzą się szczegółami. Przyklęknięcia przy mszy świętej, skłony, okadzenia, złocenia, ilość obrusów na ołtarzu. Może się wydawać, że są to rzeczy drobne. Otóż nie. Otóż rytm mszy świętej. Dlaczego ja tak często w ogóle mówię o rycie? Dlaczego Bractwo Świętego Piusa X przywiązuje tak dużą wagę do rytu? Czy to jest naprawdę aż tak istotne? Czy to przypadkiem nie jest formalizm? Otóż nie. Otóż msza święta jest w życiu katolika najważniejszym momentem spotkania z Panem Bogiem. To jest ten moment, kiedy publicznie Panu Bogu cześć oddajemy, kiedy pragniemy przystąpić do ołtarza, kiedy pragniemy przyjąć Pana Jezusa do naszego serca. Nie ma bardziej doniosłego momentu w życiu katolika niż udział we mszy świętej. Nie ma nic, co bardziej by formowało wiarę katolickiego, wiernego ludu, niż właśnie msza święta. Ona musi tchnąć tym duchem czci wobec Pana Boga. To, jaka ona jest, długofalowo jak najbardziej kształtuje wiarę wiernych. I oczywiście, że są inne czynniki, które mają wpływ na wiarę wiernych. Jest na przykład jakaś katecheza. Jednak nie przez przypadek Pan nasz Jezus Chrystus zostawił nam ten swój testament, ten Jego nowy, wieczny testament. Nie przez przypadek On zechciał, żebyśmy mieli tą ofiarę. To jest rzecz kluczowa, ponowienie ofiary Pana Jezusa. Jeśli wierzymy w to, że msza święta jest ponowieniem ofiary Pana Jezusa, jeśli wierzymy, że On jest rzeczywiście obecny pod postaciami eucharystycznymi, jeśli wierzymy w to wszystko, to jak możemy uważać, że to wszystko jedno, jak wygląda taka liturgiczna oprawa tego, co się dzieje? To jest absolutnie niemożliwe dla człowieka, który wierzy w to wszystko. Musi być kluczowe, fundamentalne, aby to, co się dzieje właśnie w obliczu tych wielkich tajemnic, tych wielkich wydarzeń, w obliczu rzeczywistej obecności Pana Jezusa, to powinno być czymś wyjątkowym, wspaniałym, pełnym nadprzyrodzonego ducha, pełnym tego niebiańskiego ducha, można powiedzieć, to znaczy pełnym czci, szacunku wobec Pana Boga, miłości wobec Pana Boga. I jeśli ta największa tajemnica naszej wiary, to największe wydarzenie w życiu katolika, jeśli to ma oprawę mierną, światową, doczesną, jeśli to nie przekazuje, ta oprawa nie współgra z tym, co się dzieje, to istnieje ogromne ryzyko, że długofalowo w świadomości wiernych powstanie, zamarzy się ten obraz tego, co się dzieje. Jeśli ta oprawa będzie zbyt codzienna, istnieje ogromne ryzyko, że długofalowo po prostu wyrobi się przekonanie, że no to jest takie spotkanie wiernych, taka wspólna modlitwa. I mnóstwo katolików już dzisiaj ma takie pojęcie o mszy świętej. No taka wspólna modlitwa, taka celebracja, pojęcie dosłownie protestanckie. I to już takie nawet dosyć liberalno-protestanckie. Wielu katolików, być może z 30% albo i więcej w Polsce, być może połowa katolików odpowie, że no msza święta to jest taka właśnie celebracja, taka wspólna modlitwa, a nie rzeczywiste odnowienie ofiary Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nie to ponowienie Jego ofiary. A skąd to się wzięło? Oczywiście z jednej strony brak katechezy, z drugiej strony ryt, który tego odpowiednio nie wyraża. O tym dzisiaj chcę powiedzieć, to znaczy o oznakach czci. O oznakach czci, które są koniecznie potrzebne do tego, żeby ryt odpowiednio kształtował wiarę wiernych. Że ryt musi wyrażać to, co się w tym wielkim wydarzeniu dzieje. I dzisiaj kilka słów o konkretnych oznakach czci. Pierwsza rzecz to jest kwestia kierunku. Kierunku, w którym sprawowana jest liturgia. Już tutaj mamy do czynienia z pewnym zaburzeniem w odniesieniu do mszy świętej trydenckiej, czyli jakby porównując nową mszę do mszy świętej trydenckiej. W mszy świętej trydenckiej wszystko ukierunkowane jest bardzo jasno na tabernakulum. Ołtarz, tabernakulum, krzyż. Pan nasz Jezus Chrystus obecny w Najświętszym Sakramencie. Rzeczywiście.
od razu po wejściu do kościoła jest oczywiste, że tam jest centrum, że tam jest serce, że wszyscy idą ku temu, ku ołtarzowi, do krzyża, do tabernakulum. Kapłan, wierni, wszyscy razem zdążają do Najświętszego Sakramentu. Ten kierunek jest kluczowy, to ma już pierwsze fundamentalne, psychologiczne znaczenie. Człowiek wchodzi i od razu wie, po co tutaj jest. To jest głęboka katecheza. Człowiek istnieje dla Pana Boga, całe życie ukierunkowane na Pana Boga, wszystko inne jest drugorzędne. Bóg tylko ma znaczenie. To kluczowe nadanie kierunku. Symbolicznie rzecz bardzo ważna. W nowej mszy zaburzona. Jeśli chodzi o kierunki, rozbita zupełnie. I to widać bardzo wyraźnie w trakcie celebracji nowej mszy. Ludzie wchodzą, czy duchowieństwo wchodzi razem z ministrantami. Tabernakulum z tyłu, tutaj stół z przodu. Jeden robi skłon do ołtarza, wypinając się do tabernakulum. Drugi robi skłon do ewangeliarza. Trzeci do tabernakulum. Czwarty nic nie zrobi. Każdy robi jak chce. Kierunki są rozbite. Niejako to rozbicie, które mamy również w naszym świecie dzisiaj, takie bardzo obecne rozbicie, utracenie kierunków. Utracenie autorytetów. Ten świat faktycznie nie wie, co jest celem człowieka. Nie chce wiedzieć, można powiedzieć, co jest celem człowieka. Ten świat tak traktuje człowieka nawet nie tylko jakoby on nie miał celu, ale jakby on nie powinien w ogóle myśleć o swoim celu. Ten świat chce traktować człowieka jako takie bydło, czyli mamy myśleć tylko o konkretnych tutaj radościach, przyjemnościach, sprawach ziemskich, doczesnych, bardzo nam bliskich. Cel ostateczny, czy jakikolwiek cel, nie. O tym nie trzeba myśleć. Tylko tutaj blisko, to co konkretnie, czego konkretnie w tej chwili pożądam, to jest istotne. Ten świat nie chce, by człowiek miał cel. I tutaj dlatego ten krok w reformie liturgicznej jest bardzo niebezpieczny, bo on usuwa sprzed oczu wiernych jasne ukierunkowanie człowieka. Symbolicznie to ma ogromne znaczenie, gdy człowiek wchodzi do kościoła, od razu widzi cel. Jeden. Absolutny, konieczny, najważniejszy. Wszystko inne zostawiam. Dzisiaj człowiek wchodzi do kościoła, nie wie, gdzie jest ten kierunek. Symbolicznie, chodzi o to, nie wie, oczywiście jedni wiedzą, drudzy nie wiedzą, ale symbolicznie nie jest to przedstawione. Już w tym ukierunkowaniu liturgii, czy nawet architektury sakralnej, już nie jest to przedstawione. Nie przez przypadek. Posoborowa architektura sakralna bardzo często jest rozbita. Wygląda, jakby bombę ktoś w nią wrzucił, bo tam nie ma jednolitego kierunku. Czasami gromadzi się jako wspólnota tak wokół jakiegoś stołu, niby ukierunkowana jest na stół, ukierunkowana jest na siebie, no ale jednak gdzieś tam z tyłu jest tabernakulum albo gdzieś tam z boku i no przecież tam jest rzeczywista obecność, tam też wypada oddać tą cześć i jeden robi tak, drugi tak, te kierunki są rozbite. Nie jest to jasne ukierunkowanie na Pana Boga. Został wprowadzony drugi bardzo istotny kierunek, czyli stół, wspólnota. Ale nie odważono się do końca na wyparcie jeszcze tego poprzedniego kierunku, czyli Bóg i rzeczywista obecność w Najświętszym Sakramencie, dlatego jest to takie podzielone, rozbite właśnie, jakby ktoś bombę w to wrzucił i kierunki się pogubiły i nie wiadomo do końca, czy głównym kierunkiem jest wtedy właśnie mój sąsiad, czy wspólnota jako całość, czy stół, czy Pan nasz Jezus Chrystus obecny w Najświętszym Sakramencie, czy krzyż, czy ewangeliarz. Nie wiadomo, gdzie jest kierunek i to symbolicznie jest naprawdę bardzo niebezpieczne, bardzo niewłaściwe. No ale chyba trochę się rozgadałem na ten temat. Teraz przejdę do różnych takich mniej lub bardziej widocznych elementów reformy liturgicznej, które usunęły oznaki czci z rytu mszy świętej. Będę tutaj się posiłkował fragmentem krótkiej analizy krytycznej nowego Ordo Missae kardynałów Otteveniego i Baciego. Oczywiście podlinkuję ten tekst i tych, którzy jeszcze z tym tekstem się nie zapoznali, bardzo zachęcam, żeby się z tym dokumentem zapoznali. Jest to świetny tekst, jeśli chodzi o rozeznanie, rozpoznanie szkodliwości nowego porządku mszy świętej. Z nowego Ordo wyeliminowane zostały, tutaj już cytuję, przeklęknięcia. Pozostały tylko 3 przeklęknięcia kapłana i jedno wiernych na przeistoczenie, od czego dopuszczone są wyjątki.
Tutaj oczywiście praktyka Novus Ordo będzie bardzo różna, bo ona może być bardzo różna. Kardynałowie odnoszą się do tego, co było zapisane w pierwotnej formie mszału, czyli co było wymagane tam. I jak najbardziej wymagania mogą być minimalistyczne i później może to być bardzo różnie. W Polsce podejrzewam, że tych przyklęknięć jest jeszcze mimo wszystko więcej niż na Zachodzie, niż to wymagane minimum, ale mimo wszystko. W tradycyjnej mszy świętej kapłan przyklęka bardzo często przed Najświętszym Sakramentem, przed Panem Jezusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie. To symbolicznie oczywiście ma ogromne znaczenie. To jest bardzo jasny przekaz. Tu jest Bóg. Kapłan za każdym razem po przeistoczeniu, gdy odkrywa kielich z najdroższą krwią, przyklęka. Za każdym razem, gdy musi po przeistoczeniu już jakoś zwrócić się w stronę wiernych, na przykład gdy po konfiteor przed komunią udziela tego rozgrzeszenia, kapłan wtedy przyklęka przed tym odejściem, odwróceniem się od najświętszych postaci, później po powrocie znowu przyklęka. Nieustannie w trakcie kanonu, po przeistoczeniu kapłan przyklęka, oddaje cześć wobec Najświętszego Sakramentu. To jest tak bardzo wyraźnie, tych przyklęknięć jest tak dużo w mszy świętej trydenckiej. No i właśnie tu można zrobić taki zarzut, a to takie śmieszne, po co tak dużo tych przyklęknięć, to nie wystarczy tam właśnie kilka razy, żeby pokazać. No ale właśnie ryt ma kształtować świadomość katolickiego ludu, ma kształtować świadomość i samego kapłana i wiernych, którzy to obserwują. I jeśli tych oznak czci jest dużo, to jest czytelny sygnał, tak, my chcemy Bogu oddać cześć. Tutaj jest Pan nasz Jezus Chrystus prawdziwie obecny. Znowu jasny kierunek na Pana Boga. Jemu cześć chcemy oddać. Teraz w nowym rycie mszy świętej te przyklęknięcia w większości są już nieobowiązkowe. Zostało ich bardzo niewiele, jeśli chodzi o obowiązkowe. Część jest dobrowolna i jak to później wygląda? No właśnie, wspólnota stoi przy tym stole, no niby Bóg jest obecny, rzeczywista obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Czy my właśnie padamy na kolana, żeby oddać Mu tą cześć? Trochę tak, ale jakby dużo mniej. I jakby bardzo dużo mówimy tak swobodnie i zachowujemy się tak swobodnie dosyć, jak w domu. I wielu księży stawy kładzie na to nacisk, żeby właśnie czuć się tak swobodnie. I po przeistoczeniu również to jest takie dosyć swobodne. Czy to jest właściwy przekaz? Czy o to chodzi w mszy świętej? Czy przy ponowieniu ofiary Pana naszego Jezusa Chrystusa mamy czuć się swobodnie? Czy naprawdę o to chodzi? Czy może o to chodzi, żeby jasno pokazać Bogu cześć chcemy oddać? To dopiero pierwszy punkt. Kolejny. Puryfikacja palców kapłana nad kielichem. O co chodzi? Kapłan za każdym razem, kiedy musi, to przeczytam też kolejny punkt, bo to one są ze sobą głęboko złączone. Ochrona przed stykaniem się palców kapłana po konsekracji z rzeczami nieświętymi. O co chodzi? Chodzi o to, że kapłan po tym, jak dotknął już konsekrowaną hostię, trzyma palce złączone cały czas. Jeśli z jakiegoś powodu musi je rozłączyć, on puryfikuje. Za każdym razem, gdy dotknął, gdy trzymał hostię w swoich palcach, puryfikuje ją nad kielichem, żeby jakieś partykuły, które mogą być, żeby one spadły do kielicha, a nie gdziekolwiek indziej. Nie dotyka tymi palcami już niczego innego, tylko trzyma je złączone cały czas. No i znowu są tacy bohaterowie nowego kościoła, nazwijmy to w ten sposób, bohaterowie w cudzysłowie oczywiście, którzy śmieją się z tego, o, to takie zabawne, to takie niepotrzebne, takie skrupulanctwo. Czy naprawdę to jest skrupulanctwo? Czy naprawdę, jeśli wierzymy, że Pan nasz Jezus Chrystus jest obecny pod postacią chleba i wina, jeśli wierzymy, że w każdej cząstce Pan nasz Jezus Chrystus prawdziwie jest obecny, no to przecież pragniemy zachować uwagę, zachować tą czujność, żeby te partykuły gdzieś tam po ołtarzu się nie walały i po prezbiterium nie upadały gdzieś na podłogę. Przecież to jest zrozumiałe, przecież to jest oczywiste, przecież to jest miłość. Miłość wyraża się w czynach. Gdy mąż deklaruje, że kocha żonę, ale na co dzień traktuje ją jak powietrze, jak niebyłą, jakby jej nie było, no to czy tam jest ta miłość? No raczej nie. Jeśli w rycie mszy świętej nie widać szacunku, miłości wobec postaci eucharystycznych, to czy tam jest ta miłość? Czy ona tam jest? No nie widać jej, więc pewnie za bardzo jej nie ma. I znowu, nie oceniam przecież poszczególnych, może być kapłan, który bardzo kocha Pana Jezusa, ma cześć wobec Najświętszego Sakramentu, ale chodzi o to, że ten ryt tego nie wyraża w sposób wystarczający.
być może właśnie ten będzie się starał, ten ksiądz będzie się starał pobożnie odprawić tą cześć, oddać, to dobrze. Ale my tutaj chcemy ocenić rytm, wskazać na to, że ta reforma jest szkodliwa dla wiary, że ta reforma szkodzi miłości, usuwając oznaki miłości, długofalowo szkodzi wierze w rzeczywistą obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie i miłości wobec Najświętszego Sakramentu. Kolejny punkt, który został usunięty znowu z Ordo Missae. Puryfikacja naczyń świętych, która już nie musi być natychmiastowa ani odbywać się na korporale. O co chodzi? Po już przyjęciu Komunii Świętej pod postacią wina kapłan puryfikuje kielich, oczywiście również patena, ale w przypadku kielicha przede wszystkim, bo tutaj mamy tak najświętszą krew pod postacią wina, a więc no, trzeba w sposób szczególny tutaj dokonać tej puryfikacji. Kapłan puryfikuje właśnie najpierw nad korporałem, który jest taką dodatkową ochroną też wobec tych postaci, czyli taki mały obrusik, który leży na środku ołtarza, który wykłada się tylko wtedy właśnie, kiedy jest tam Najświętszy Sakrament. Normalnie tam nie leży ten korporał. Nad tym korporałem właśnie najpierw puryfikacja kielicha. Ministrant przynosi wino, kapłan nalewa to wino, puryfikuje kielich, wypija to wino, później odnosi kielich na bok, wlewa jeszcze raz wino i wodę nad swoimi palcami. Tam są puryfikowane właśnie palce kapłana po Komunii Świętej winem i wodą. Kapłan wypija znowu i dopiero wtedy wyciera ten kielich. On jest z wielką dbałością oczyszczony po Komunii Świętej, tak żeby właśnie Najświętsze ciało Pana Jezusa, krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina, żeby one tam się nigdzie nie dostały, żeby one z odpowiednim szacunkiem zostały tutaj wyczyszczone po Komunii Świętej. To zostaje wykasowane w nowej mszy. Puryfikacja nie musi się odbyć w trakcie mszy świętej. Kapłan zostawia kielich, może zostawić kielich po Komunii po prostu na ołtarzu, on tam zostanie odniesiony, później przez kogoś może zostać wyczyszczony, przez sakrystianina, osobę świecką. Ta puryfikacja jest w praktyce wycięta, to znaczy ta puryfikacja nad korporałem przez kapłana dokonana. Właśnie, to są te szczegóły, które pokazują cześć wobec Najświętszego Sakramentu. Palka chroniąca kielich to kolejny punkt. Wspomniałem już o niej. Kapłan w mszy trydenckiej przykrywa kielich palką, czyli takim sztywnym materiałem, po to, żeby nic tam do kielicha nie wpadło, po to, żeby chronić tą najświętszą krew Pana Jezusa pod postacią wina przed rozlaniem, przed muchą, która może tam wlecieć. Po prostu zwykła oznaka szacunku, czci, ochrony. Oczywiście usunięta w nowym rycie w kontekście obowiązkowości. Może zostać zastosowana, już wcale nie musi. Wewnętrzne złocenie naczyń świętych to jest też bardzo ciekawy punkt. W tradycyjnej dyscyplinie, w tradycyjnych przepisach liturgicznych wszystko, co miało styczność z Najświętszym Sakramentem, musiało być przynajmniej pozłocone, a powinno być z materiału szlachetnego przynajmniej srebrna, więc przynajmniej czasza kielicha musiała być srebrna i pozłocona. Po co? No, marnowanie? Nie. Szacunek. Szacunek wobec tego, co najświętsze. Wobec Pana Jezusa chcemy, żeby to, co najwspanialsze, najdroższe, najpiękniejsze tutaj na ziemi, żeby otaczało to, co mamy najcenniejszego, czyli Pana naszego Jezusa Chrystusa. W nowych przepisach jest mowa tylko o tym, że trzeba użyć szlachetnych materiałów, bez precyzowania. Kończy się tym, że używa się kielichów szklanych, drewnianych, glinianych. Można znaleźć w internecie mnóstwo zdjęć, filmów z użyciem właśnie takich kielichów. W Polsce nie jest to aż tak bardzo popularne, natomiast również się zdarza. Czy to ma znaczenie? Tak. Ten złoty kielich, te szlachetne materiały, często wysadzane drogimi kamieniami, to pokazuje, że my chcemy Panu Jezusowi dać to, co najcenniejsze. To jest prosty, symboliczny przekaz. A jeśli ten całokształt, kapłan dzisiaj w nowej mszy wychodzi do ołtarza, który wygląda jak stół, tabernakulum ma za swoimi plecami, nie omieszka się nierzadko wypiąć właśnie w tamtą stronę. Na ołtarzu, na tym stole stoi taki gliniany kielich, który wygląda jak kubek. I no właśnie, puryfikacji nie ma, przyklęknięć prawie że nie ma. No to właśnie, jak to wygląda? Pamiętamy, to jest ofiara Pana Jezusa. Czy to
wyrabia w wiernych to przekonanie, że teraz przychodzimy do ołtarza, do krwi Pana Jezusa. Czy to sprzyja pobożności? Czy to wyraża naszą miłość w sposób wystarczający? Nie. To raczej wyrabia w wiernych przekonanie, że no, tak, jesteśmy na takim spotkaniu modlitewnym. Wspólnota, tak, jasne. Chcemy się pomodlić, tak. No. I niewiele więcej. Oczywiście, jeśli wierni mają już wyrobione, dobre poglądy, wierzą w to wszystko, to oczywiście to nie zniszczy ich wiary przecież od razu, ale to będzie pracowało, wyrabiało przyzwyczajenia, wyrabiało brak szacunku wobec Najświętszego Sakramentu. Powoli, powoli deprawowało tak naprawdę wiarę katolickiego ludu. Kolejna rzecz, która została zlikwidowana, to konsekracja ołtarza przenośnego portatylu. Czyli tradycyjnie, aby odprawić mszę świętą, potrzeba było kamienia ołtarzowego lub przynajmniej korporału greckiego, czyli takiego korporału z relikwiami świętych. Te wymogi również zostają usunięte w nowym rycie. Można odprawić w zasadzie gdziekolwiek, na czymkolwiek, jakkolwiek. Znowu, te przepisy nie były po nic. One miały pokazać, że tu dzieje się coś wyjątkowego, coś wspaniałego, że chcemy wyróżnić to wielkie wydarzenie. I to są kolejne przykłady usuwania takich oznak czci. Poświęcony kamień i relikwie w ołtarzu przenośnym lub na stole w przypadku, kiedy msza odprawia się poza miejscem świętym. Ten ostatni punkt prowadzi wprost uczt eucharystycznych w domach prywatnych. Tutaj w zasadzie te dwa punkty powinienem był przeczytać razem, czyli jakby rozumiemy to, co powiedziałem wcześniej, odnosi się również do tego punktu. Potrójny obrus na ołtarzu zredukowany do pojedynczego. To też bardzo ciekawy aspekt. Według tradycyjnych przepisów na ołtarzu musiały być trzy warstwy obrusu i to z naturalnego materiału, to jest lniany obrus, trzy lniane obrusy, które spoczywają na ołtarzu, z czego jeden musi tak zwisać po bokach. Dlaczego? Dla zabawy? Czy to ma jakiś, czy to jest jakiś przepis, który coś konkretnego wyraża? Czy jest jakaś konkretna potrzeba? Oczywiście, że jest. Oczywiście chodzi o ochronę wobec Najświętszego Sakramentu. Jeśli miałoby się wino rozlać, jeśli najdroższa krew Pana Jezusa pod postacią wina miałaby się rozlać, to te trzy lniane obrusy bardzo dobrze wchłoną. To się nie rozleje wtedy gdzieś tam. Natomiast na tym pojedynczym plastikowym obrusie, których używa się dzisiaj na Novus Ordo, oczywiście, że tam się wszystko to popłynie, poleje się. Oczywiście, że to nie chroni Najświętszego Sakramentu i to kolejny prosty przykład, namacalny przykład utraty szacunku, utraty tych warstw ochronnych wobec Najświętszego Sakramentu. Tutaj warto wspomnieć oczywiście również o przyjmowaniu Komunii Świętej na stojąco. To jest aspekt, który ma, no, wymaga jakby sam osobno komentarza. No, to jest niezwykle symboliczne. Oczywiście w tradycyjnej dyscyplinie przyjmujemy Komunię Świętą z jak największym szacunkiem. Naklęcząco, oczywiście do ust, bo chcemy pokazać, że tu nie dzieje się coś zwykłego, że to nie jest pokarm, który po prostu się udaje, tylko to Bóg przychodzi do nas tutaj właśnie, tylko namaszczone dłonie mogą dotykać Najświętszego Sakramentu. Czy to znaczy, że tam ktoś jest lepszy, ktoś gorszy? Nie. No po prostu chodzi o to, żeby pokazać, że tu mamy do czynienia z czymś niezwykłym, wyjątkowym, wspaniałym. Że tylko te osoby, które życie swoje poświęciły dla służby Chrystusowi, że one tylko właśnie mają dotykać tego Najświętszego Sakramentu. Żeby pokazać tą wyjątkowość tego, co tu się dzieje. Żeby pokazać nasz szacunek, naszą cześć wobec Najświętszego Sakramentu. Przecież dlatego padamy przed Nim na kolana. I ta komunia na stojąco to jest rzecz straszna, już nie wspominając o komunii na rękę, bo to jeszcze bardziej sprawia, że mamy do czynienia, że jest to odebrane jako taka zwykła, taki zwykły właśnie poświęcony chleb, tak? Biorę, spożywam i tu nie ma nic wspólnego ten dzisiejszy zwyczaj, dzisiejsza praktyka z antyczną formą przyjmowania Komunii Świętej na rękę. Taka była, ale ona była zupełnie inna, właśnie pełna czci, pełna szacunku. I takie formy mogą się zmieniać faktycznie w historii Kościoła. To jest naturalne, natomiast one muszą się zmieniać w ten sposób, że zawsze wyrażają maksymalną cześć wobec Najświętszego Sakramentu. Więc jeśli dochodzi do jakiejś zmiany, to musi to sprzyjać tej czci wobec Najświętszego Sakramentu, a nie sprzyjać utracie czci wobec Najświętszego Sakramentu. A tak jest w przypadku tej reformy. Antycznie, gdy przyjmowano komunię na rękę,
owijano rękę korporałem, specjalnym materiałem, który miał sprawić, że człowiek nie dotyka Najświętszego Sakramentu, przyjmował tą Komunię Świętą i od razu przyjmował ją do ust bezpośrednio, nie biorąc jej do swojej drugiej dłoni, nie dotykając. Po co to było? Po to, żeby pokazać, że to nie jest po prostu zwykły pokarm, że to jest coś wyjątkowego, coś wspaniałego, z czego ja nie czuję się godny tak po prostu sobie przyjąć jak właśnie inny pokarm, tylko to musi być chronione przez ten materiał, po to, żeby pokazać tą wyjątkowość, czy to naprawdę jest takie dziwne, czy to naprawdę wymaga tak wiele wyjaśnień. Chodzi o to, żeby pokazać cześć, szacunek. I jeśli teraz robimy to coraz bardziej zwyczajnie, coraz bardziej przypomina to kolejkę do McDonalda, to oczywiście, że nie będzie to sprzyjało tej czci, nie będzie to sprzyjało miłości do Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Coraz bardziej będzie Najświętszy Sakrament traktowany jak taki poświęcony chleb. Tam przyszliśmy na spotkanie i dostajemy taki poświęcony chleb i nie przez przypadek na Zachodzie pojęcie z rozumieniem mszy świętej bardzo często jest właśnie tak tragiczne. Ostatni punkt, który krótka analiza krytyczna przytacza, to wszystkie dawne przepisy, rzeczy, które zostały wycięte przy reformie, wszystkie dawne przepisy na wypadek, gdyby konsekrowana hostia upadła na ziemię, sprowadzone do niemal sarkastycznego reverenter accipiatur, czyli z szacunkiem podnosi. Według tradycyjnej dyscypliny, w tradycyjnych przepisach, jeśli hostia, jeśli Pan nasz Jezus Chrystus ukryty pod postacią chleba upadł na ziemię, to kapłan nie tylko, że podnosił, zabezpieczał to miejsce. Później trzeba było mokrym puryfikatorem wyczyścić to miejsce, zebrać te fragmenty. Później, jeśli właśnie coś tam zostało, należało to złożyć do vasculum, do naczynia, które do tego specjalnie służy, że jeśli tam miałby być jakiś fragment Najświętszego Sakramentu, no to żeby w tej wodzie, w której też kapłan oczyszcza palce, kapłan, który udziela komunii, jeśli nie jest to celebrans, to po udzielaniu komunii puryfikuje w specjalnym naczynku, gdzie jeśli zostaną tam fragmenty Najświętszego Ciała Pana Jezusa, to w ten postacie chleba się rozpuszczą, przez co rzeczywista obecność też przestanie mieć miejsce, bo za każdym razem, gdy postacie przemijają, również przemija rzeczywista obecność, bo ona jest związana z tymi postaciami. Jeśli ten chleb się rozpuści, rzeczywista obecność wtedy mija. Wtedy do tego vasculum te okruszki, czy jeśli coś tam zostało, to tam się to wlewa, później ten puryfikator też pierze się również, tą wodę należy później wylać do sakrarium w osobne miejsce. To jest cały szereg przepisów. Po co? Po to, żeby wyrazić naszą wiarę, nasz szacunek wobec Najświętszego Sakramentu. Zwyczajowo kapłan po tym, jak upuścił hostię, leżał krzyżem przed ołtarzem, już później oczywiście, żeby pokutować za to, że tą hostię upuścił. To jest zwyczaj, to nie jest zapisane w samym mszale. Przynajmniej ja tego nie znalazłem w mszale, ale zwyczajowo tak to było praktykowane. Po to, żeby wyrazić tą cześć. Dzisiaj, jak kardynałowie zauważają, sarkastyczne niemal, podnosi z szacunkiem. To nie znaczy nic, to znaczy tyle, co podnosi w praktyce. Zakończę słowami tychże dwóch kardynałów z właśnie krótkiej analizy krytycznej. Jedność Kościoła jest nie tylko zagrożona, ale znajduje się w bardzo poważnym niebezpieczeństwie, zaś błędy przeciwko wierze nie tyle się wkradają, co są narzucane. Co są narzucane za sprawą liturgicznych nadużyć i aberracji, które również zostały zatwierdzone. Wydaje się, że porzucenie tradycji liturgicznej, która przez 400 lata była znakiem i gwarancją jedności kultu oraz zastąpienie jej inną, zdolną do bycia jedynie znakiem podziału, ponieważ zezwala pośrednio na niezliczone swobody, zaś sama roi się od insynuacji i otwartych błędów przeciw czystości wiary katolickiej, stanowi, mówiąc oględnie, nieobliczalny błąd. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.